trzeba z tymi puszkami, one są czasami zakurzone, tam myszy po nich chodzą, tam zostawiają swoje odchody i ponoć można się po prostu zarazić całkiem nieźle takimi rzeczami różnymi, więc trzeba je po prostu myć, no nie? Mhm. Bo potem puszkę piwa bierze się i się pije, no nie? Ale to wszystko... zostaje. Tam zostaje. No. Resztę dodamy do rosołku. Jutro będzie dwudaniowy. Jak nie, ja nie wiem, rosół na zimno można zrobić? Zimno? No. Kurczek jest, to się tu wrzuci. Nie, to wrzuci się, no. Sprawdzę puszki już. Peter, tu myślimy, jak to zrobić, żeby na materiale z kuchni misyjnej w Misiones może ten przepis... pachniało czosnkiem jeszcze. Może przepisy siostry Leonili i księży misjonarzy zrobimy. Jakieś wydanie specjalne. Wydanie specjalne. Ale to już po prostu, kurcza... Ja myślę, że to jak widać, to już po prostu pachnie. Ale co to w ogóle za instrument jest? To? Do rozgniatania. Najprostszy instrument. Do czosnku. Resztę zostawimy do tego. Nie korzystałeś z takiego, Peter? Chyba nie. To na pamiątkę kupimy z Misiones. Widziałem metalowy, ale nie. A, no to, no to, bo to jest najprostszy, jaki może być. To jest za 3 złote. Kupiłem. No, metalowy to jest metalowy. To i orzechy można tu z tym metalowym. No tak. Mirek, pierwszo brzoskwinie czy brzoskwinie? Brzoskwinie trzeba, tak? Najpierw płyn, a potem to, co się rozlewa po płynie. No, a potem jeszcze można sobie... Po dwie, tak? Lezie, potem to weźmiemy jeszcze więcej. Na razie będę kupił. Ładujemy górsy. I tutaj, jak się skończy, dużo. Co to jest? Górsy te lecie. To jest taka czekolada. To jest ten karmelek. I tutaj też to jest to samo? Tak. Dlatego ja mówiłem, że to do Polski jako można, jako prezent dla dzieci. No, ale ciekawe, jak tu przeniósł. W bagażu do luku. Pewnie. Do luku. Może wyjdziemy na podwórko. Wyjdziemy, tylko... Tylko musimy przygotować do końca. No jakby to się załadować, tak? Ładować jak leży. Tak jakby wciskać tam.